Potrzebujemy przyłożenia tego słowa do siebie. Potrzebujemy tego, żeby stanąć wobec takiego wyboru, żeby się trochę poczuć tak, jak naród wybrany, kiedy stawał na granicy swojego kraju, kiedy do niego wchodził po wyjściu z niewoli. To wtedy Mojżesz zatrzymał ich przed Jordanem i powiedział: kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie życie, żebyście żyli. Nie? Ciągle wchodzimy do wolnego kraju. Ciągle wchodzimy do ziemi naszej niepodległości. Ciągle wchodzimy do tej ziemi, która jest naszą matką, jest naszą ojczyzną. Nie? Wybierajmy życie.